Siemanko, widzę, witam was w kolejnym odcinku na Hellcase. Jak widzicie, dzisiaj naprawdę gruby balans, bo na ostatnim live naprawdę dużo wygraliśmy. No i co, pamiętajcie, że klikając w to miejsce i wpisując kodiczny cel, dostaniecie plus 10% do każdej waszej wpłaty oraz 70 centów, jak jeszcze nie byliście na stronie, więc naprawdę warto. Przypominam również o giveawayu, który znajdziecie tutaj. 26 osób bierze udział, zostało ostatnie 2 tygodnie, więc naprawdę zapraszam. Duża szansa na wygraną, bo każdy z was ma aktualnie 4%. Więc myślę, że za 2 dolary myślę, że można spróbować. Myślę i nie wiem, co wymyślę. Trochę mi się język plącze, ale to może przez to, że jestem lekko chory. Nie wiem, czy to słychać, ale jeśli słychać, no to sorry. Nic na to nie poradzę, w sensie byłem się u lekarza, więc raczej coś się uda z tego wykręcić. No i jak najszybciej wyjść z choroby, no bo trzeba wrócić do shortsów, do dalszych działań z Hellcase'em, tak? Trzeba kanał rozwijać, może kiedyś się uda 100 tysięcy subów bić. Takie jest moje marzenie. Jedno z wielu. Łyk sobie tutaj napoju bierzemy i lecimy. Pierwsza dzisiaj bitwa. W sumie nawet nie mam pomysłu na odcinek, tak szczerze wam mówiąc. Ale tak jak spojrzymy, co tu jest ciekawego na stronie, to zaraz sobie coś wybierzemy. Ja zawsze wszystko na spontanie robię. Więc dzisiaj też. Dzisiaj dajmy sobie test skrzyneczek Trending Cases, które zostało na nie ostatni dzień, więc w momencie dodania tego odcinka będziecie mieli plus minus 24 godziny na otworzenie. No i zobaczmy, czy coś ciekawego jest w stanie z tego wylecieć. Dajmy na początku 2 dolary razy 5. Jak widzicie, 24 godziny temu naprawdę fajne dropy poleciały ludziom. Więc może na któryś my się również złapiemy, zobaczymy. Pierwszy rzut naprawdę słaby. Dolar 53. Sell all. Lecimy dalej. Dobra, teraz ładnie. Emeczka będzie profit na pewno. 8.04. Tu fajnie, reszta niestety cienko. Jeszcze Avupa Mortis w miarę drop. Ale reszta sobiutko. Zobaczmy jeszcze jedną próbę. Dajmy skipa szybkiego. I tutaj może być TM-ko coś warta. Jedynie ona jest warta, ale tak się nie zwróciło. Więc skrzyneczka na razie nie za fajnie. Zobaczmy Zeusa. Też 5 razy. Mnożnik 40 największy na razie tu poleciał pod względem ceny dropniętej do ceny skrzynki. To jest w ogóle już ten skin do Zeusa do dropnięcia. To jest w ogóle fun fact, że już są skiny do Zeusa. 19.48. A wupka Fever Dream, spoko drop. I to w sumie tyle z tych spoko. Tak jak mam być szczery, lecimy z drugą próbą. No i zobaczmy, co tutaj jest ciekawego w stanie wylecieć jeszcze nam. No nic ciekawego, jak mam być szczery. Nic ciekawego. 16.90, więc dajmy ostatnią próbę tej skrzyneczce. A jeśli nie, no to idziemy na kolejne, tak? Nie zawsze muszą być jakieś wyśmienite dropy. Pokazuję wam, że nie jest nic ustawione. Każdy ma równe szanse, nie że mam jakiś podkręcony. Nie jest źle, zostawmy sobie te skiny. Bo później pewnie będę wypłacał dla was na streamy, żebyście mieli co wygrywać. No i lecimy do skrzyneczki Amore. 50 dolarów jeden rzut, więc to już trochę grubiej. Ale sprawdźmy, co tutaj jest ciekawego nam w stanie dropnąć. No nie za fajnie, nie za fajnie, szczerze. To nie będzie dużo warte. 19.05. Jeszcze jedną damy tylko próbę. Jak ona nie odda, no to niestety przejdziemy na droższe. I na końcu case battle'ka ze wszystkich. Myślę, będzie godną opcją. Kałaszek Ice Cold jedyny jest coś warty, ale to i tak nie będzie profitu, chyba że Factory New. Jest field test, niestety 7.77. Połowa się zwróciła, zostawmy to. Eternal Love. Zobaczmy, co tutaj jest w stanie wylecieć. Też 5 razy 95 dolarów, więc też grubo. I sprawdźmy. Jest Frontside Misty, jest MK Decimator, jest Imperor, więc może być spoko. Ale widzę, że są słabe stany. Słabe stany, niestety tu fajnie. Kałaszek Frontside Misty poleciał. Tutaj w plecy. I MK Decimator. Profit. Nie za duży, ale jest. No i dobra, lecimy jeszcze jedną taką próbę. Czemu by nie? Spróbować można. Najwyżej stracimy, będziecie wiedzieć, co otwierać, czego nie. Headshot Factory New i mamy profit, ale pewnie nie będzie tyle warty. Nie będzie się tego stanu. Battle Scar niestety tylko i wyłącznie. Dajmy sobie Hellcase Kilowatt. Zaryzykujmy i też damy 5 razy, czemu by nie. Jak mamy zrobić fajny profit, to na tej tylko i wyłącznie skrzynce. Proszę, coś fajnego.
3 razy Petka Fire Elemental Atomic Alloy w Battle Skirt. $170. MK Atomic Alloy w Battle Skirt jest warta i tak $47. I te petki troszkę coś tam zwróciły, ale tak czy siak jesteśmy w plecy. Sprzedajmy to i spróbujmy 4 na raz. Jako drugą próbę. Aktualnie dużo ryzykujemy. Ten Famas jest dużo warty i ta petka na pewno. Bo to są takie skiny, których nie znam, one są dużo warte. 100%. $50. P90 $120. I petka 53. Dziękuję. $56 profitu. Jak najbardziej git. Dajmy na koniec, żeby do równego balansu akurat 2000 prawie będziemy mieli niepełne. I zobaczmy jeszcze 3. Bo fajnie tu oddaję, to może jeszcze raz akurat coś sypnie. Atomic Alloy tylko może to uratować, ale wątpię. Szczerze, bo to jest znowu ten sam stan i pewnie też... No, Battle Skate jeszcze bez tatraka, więc tym razem grubo w plecy, niepotrzebnie to zaryzykowałem. Ale trudno, dajmy sobie skrzyneczkę, ostatnią skrzyneczkę, Romance. Tito tutaj trafił, kałaszka, Case Harden. Nie, Hydrofonik to jest, Hydrofonik, więc zobaczmy, czy my jesteśmy w stanie coś dropnąć. Niestety tylko i wyłącznie USB The Traitor. Dajmy jeszcze dwie próby, jak nie siądzie, to idziemy na Case Battle. Tu jest bardziej taka skręczka pod ryzyko, ta MP9 chyba jest droga, czy nie? Coś powinna być warta, $93. Nie jest źle, ale mogło być lepiej, tak czy jak się połowa zwróciła, więc ta skrzynka nie wiem, czy jest warta swoich pieniędzy, jak mam być szczery, ale przetestujmy ją jeszcze na Case Battle. Więc zacznijmy, najtańsza była za ile? Szkoda właśnie, że tutaj nie zapamiętuję tych nazw, bo za dużo ich jest. Gdzie one były? To te? Nie, to nie te. To te. $2, później 5. Dobra. Cyk. Love się nazywa skrzyneczka. Aha, widzę, że ich nie mam prawdopodobnie. Zobaczmy jeszcze tą Romas, jak nie ma. Bo pewnie to są limitowane, więc ich nie ma w Case Battle, żeby później nie znikały. Więc dajmy sobie po prostu jakąś Case Battle za $381 i sprawdźmy, czy jesteśmy w stanie coś jeszcze ugrać w dzisiejszym odcinku, bo na skrzynkach nie zarobiliśmy. Wpierdam ogólnie miejsca tych skrzynek, które najbardziej się opłaca otwierać. To według mnie mega spoko skrzynką może się okazać ten Eternal Love, bo jak widzicie, ja nawet jestem tutaj, nawet tego nie zauważyłem. Ja wczoraj to musiałem drobnąć na live streamie. Razy 6 mnożnik, $127, więc nie jest źle. Jest naprawdę dobrze, bo to jest warte 500 zł. No i to bym dał szczerze na pierwszym miejscu. Hellcase Killowa daje drugie. Która się okazała spoko. Ta, trzecie, czwarte, piąte i na końcu jest najdroższa skrzynka. Mimo wszystko, że jest najdroższa, to nie zawsze oznacza, że będzie najlepsza. Pamiętajcie o tym. Ja wam to wszystko pokazuję, żebyście po prostu wy nie musieli tracić pieniędzy, tak? Dajmy tą. Tą dwa razy, bo ta zawsze mi spoko dawała. Ta też mi często sypała. I za 140 ostatnią dajmy jakąś grubszą. Panda Knivesy wrzućmy do tego na 3 graczy. I niech się dzieje, co ma się dziać. 12 skrzyń. Poczekajmy chwilę, może ktoś dołączy do nas. Chociaż jest godzina 12:22, więc wątpię. Ale zobaczmy. Jakie są tutaj z ciekawości jeszcze inne Case Battle. Za $17 jest ktoś. Oczy jest jakaś grubsza za 14, za 113, nikogo w niej nie ma. Bóg już wyszedł. Dobra, nie czekajmy. Play with our bot, tu tak samo. Kevin i Todd i sprawdźmy, kto jest w stanie nas pogonać, ale najlepiej jakby to nie był nikt z nich. Pierwszy rzut. USP Guardian dla nas za $9. Bez rewelacji. Teraz tu po środku będzie dobry drop. Tak myślałem, 20. Mamy koskę. Nie jest najlepsza. $6 różnicy, ale... Ale mamy szansę to odbić, chociaż... O, $104 w ogóle tamka. Myślałem, że znaczy się te CZ-ka. Myślałem, że to jest $10 napisane. Teraz jeszcze dropimy emeczkę za 162. Wywołałem wilka z lasu, mówiąc, że to MK. I w końcu poleciała. Bardzo ładnie. Bardzo, bardzo ładnie. Obyśmy teraz tylko tego nie przegrali. Mamy $150 różnicy, ale jeszcze są drogie tutaj skrzynki. Pamiętajmy, tu może się wszystko wydarzyć. Nie ma co przedwcześnie celebrować.
Ta w TFA ma chyba też drogi jest. Nie, jednak nie. $11. Co to w ogóle jest za skin? Commemoration. Aha, inaczej teraz wygląda. Mamy kosę. Mamy kosę kolejną. Ze skrzynki za $20. Kostkę za 100. Dziękuję. No i ostatecznie zgarniamy ponad $1000. Ile dokładnie? 1225, więc to jest naprawdę konkretna suma. No i co? Zachęcam Was do wpłacania z moim kodem, czyli mówicie kodem Sztycel. Bierzcie udział w konkursie, bo naprawdę warto, wspieracie mnie, a dzięki temu mogę Wam rozdawać droższe skiny. No i co? Widzimy się na live streamie, trzymajcie się, miłego dnia Wam życzę i udanego weekendu. Hej!